ciąg dalszy zmagań z budową posadzki. Co już tutaj zostało zrobione, to dowieźliśmy tutaj sporo gruzu. W niektórych miejscach zostały położone szalunki. Jeszcze z tej strony do wjazdu. I też tutaj. W związku z tym, że tutaj są dosyć spora różnica wysokości gruntu, że stodoła już była postawiona, to taki tutaj będzie uskok. Tu przejazd będzie na niższym poziomie, beton wylany, a w środku wyżej. Wyszło mi tak właśnie, jest różnica około 35 cm. I tu właśnie ładnie widać, a nie widać, bo trochę za ciemno jest. No tutaj w miarę ta strona, to za pole, to no wiadomo, no to tutaj stąd ubrałem ziemię. Wyciągnąłem ją stąd, bo żeby obniżyć to troszeczkę, ale też nie za wiele, żeby mi się tu woda nie wlewała. No bo tutaj mam taki problem, że troszeczkę wody płynie, bo tak z górki jest i żeby było powyżej gruntu na zewnątrz ta wylewka. A tu jeszcze wymyśliłem, że będzie położona folia. Znalazłem taką folię. Jakaś taka niedziurawa, to jakaś gruba folia. Ona chyba była używana jako podkłady pod w tunelach foliowych pod takie kwiatki, czy tam pelargonie i tak dalej. I właśnie tutaj ją rozłożę. Nie wiem, ile tego nawet tam metrów jest w tych rolkach. Ale myślę, że tutaj starczy na pewno na tą część, gdzie nie będzie gruzu. Chociaż ja i tak wysypę tutaj trochę gruz na tą folię, żeby trochę przeoszczędzić na betonie. Mam takie fajne dachówki betonowe. Całą taką kupeczkę. One się fajnie łamią, kruszą. To będzie taki świetny podkład pod ten beton. No i ogólnie to będzie wyglądało w ten sposób, że tyle, ile tą kupeczkę całą tutaj sobie osypę, no wiadomo, że tego jest niewiele, ale coś tam na pewno podniesie się. Tu będzie szedł beton bezpośrednio na grunt, a tu już na ten gruz, który przy okazji będzie zagęszczony, żeby jakoś ten beton się dostał pomiędzy te kamienie. Zagęszczony, zwibrowany. Mam plan wziąć, zapożyczyć ten wibrator, w szczególności tutaj, gdzie ten szalunek jest. I żeby tu dobrze zagęścić właśnie między tymi kamieniami, żeby to jakoś się tutaj przelało koło tego szalunku. I w takim razie tutaj będę miał posadzkę, taki garaż. Garaż o przejazd, a tu już będzie taki garaż właściwy, magazyn na podwyższeniu, ale za to o równej powierzchni. Nie mogłem zrobić po całej długości właśnie, żeby było tak chciałem na początku. Żeby ten beton był wylany tutaj na całej tej płaszczyźnie, no ale niestety ta różnica wysokości mi nie pozwala, choćby dlatego, że właśnie po pierwsze tu by mi się wlewała woda, podsiąpiałaby się, jakbym zszedł za nisko, a tu już bym nie otwarł drzwi, bo wysokość posadzki wychodzi gdzieś na tej wysokości, gdzieś około mojego kolana. Zatem no nie mogło tak być. Dlatego zostaje w ten sposób. Ze schodkiem. A to już kwestia po użytkowaniu się okaże, czy będę wypierdzielał tą ścianę, czy ją zostawię i po prostu tutaj dobuduję deseczkę do betonu. I będzie tak oddzielone jak wcześniej. Na pewno sobie tu drzwi zrobię, żeby szybko przechodzić, tak jak teraz przechodzę, bo mi się to strasznie podoba. Nie trzeba biegać dookoła. Także jedziemy dalej z robotą.